doda też świecisz trumfy w swoim reality show. On podbija i zarówno telewizję, jak i platformę internetową Polsat Go. Powiedz mi, bo już w sobotę wielki finał. Rozumiem, że ty już odliczasz dni i godziny. Odliczam dni i godziny, bo uważam, że ten odcinek będzie wspaniały. Po pierwsze dlatego, że będzie bardzo wzruszający. Będzie bardzo taki mądry, bo będzie takim podsumowaniem, dużo wniosków. Będzie bardzo poruszający i będzie bardzo zaskakujący. I myślę, że no, widzowie, którzy lubią zwroty w akcji i którzy myślą, że już wszystko wiedzą, się zdziwią, ale będą zadowoleni. Czyli kolejny element zaskoczenia z twojej strony wyniknie, jak zwykle. A powiedz mi, bo jedną z takich bohaterek twojego show jest również twoja mama. I czy ją trudno było przekonać do udziału w tym reality show? Ależ skąd? Ona już od 4 miesięcy schodziła z brązu na blond. I powiedz mi, czy nie zamarzyło się jej własny reality show? Oczywiście, że tak. Czy jest to do zrobienia? No, ojciec jest załamany i przerażony, ale boję się w ogóle jej to zaproponować, bo nie zdążę skończyć zdania, już będzie, wiesz, czekać w boksach z 4 kostiumami, outfitami na przebiórkę. Ale rozumiem, że wtedy oczywiście ty też wystąpisz w tym show. No ja nie wiem, może mnie wygryzie. Znaczy moja matka ma mega charyzmę, to trzeba przyznać. Ona kocha to po prostu. Ona by się świetnie odnalazła. Tylko też jakby zejdźmy na ziemię. Ojciec jest bardzo chory. Moja mama bardzo dużo czasu zajmuje jej opieka nad nim. Nie chciałabym jakby odrywać jej od tego. Ja wiem, że to by była też dla niej jakaś fajna atrakcja. Natomiast nie wiem, czy moja mama zdaje sobie sprawę, jakie to jest ciężkie. Że praca na planie reality to jest naprawdę ciężki zapierdol. Od rana do wieczora z kamerami to jest bardzo eksploatujące dla mnie, a dla już 70-kilkuletniej osoby to już w ogóle. Więc nie chciałabym jej serwować takiego rodzaju stresu i eksploatacji i też odrywać ją od taty. No chyba, że jakoś można by było to połączyć, ale oczywiście, wiesz, no ja się śmieję, lubimy sobie robić jaja. Mam nadzieję, że dziennikarze też to wiedzą, jak udzielam im odpowiedzi, ale no to są starsi rodzice, też schorowani. Doda, wrócę jeszcze do ciebie, do twojego programu. Czy jest szansa na to, żebyśmy zobaczyli drugą edycję 12 kroków? No błagam, nie życz mi tego. Zresztą po finale zrozumiesz, że nie chcę spoilerować, ale chyba nie ma sensu. O, to jestem bardzo tutaj rozentuzjazmowany. A powiedz mi jeszcze, bo my się dzisiaj znajdujemy na finale Tańca z Gwiazdami. Co by musiało się stać, żebyś wystąpiła w tym programie? Musiałabym mieć zdrowy kręgosłup. Nie być po dwóch operacjach kręgosłupa. Nie mieć zwyrodnienia stawów i dyskopatii i wiesz, dwóch przepuklin. No i wtedy tak. Czyli it will never happen. Czyli w nowym ciele. Tak. A chciałabyś na przykład zacząć w jury Tańca z Gwiazdami? Nie, bo się na tym nie znam. I wiesz, jak byłam młoda, to byłam w jury Gwiazdy tańczą na lodzie. I oczywiście robiłam show i zamieszanie. Natomiast wiedza merytoryczna na temat jazdy na łyżwach była żadna, poza tym, że jeździłam czasami po zamarzniętym jeziorze w Ciechanowie na figurówkach. Uważam, że każdy powinien wypowiadać się i mędrkować, jak się na czymś zna. Może by jednak wróciłaś właśnie do programu twoje Gwiazdy tańczą na lodzie. Taki comeback. Wolałabym siedzieć w The Voice. To jest moje marzenie. Siedzieć w The Voice of Poland i mam nadzieję, że to się kiedyś ziści. I trzymam za siebie mocno kciuki za to.